Cześć, kolejna pięciominutówka, czyli nastawiony już jest zegarek, a ja postaram się w 5 minut powiedzieć coś o tekście, który bardzo dobrze znamy. Wiemy, że przed ukrzyżowaniem Pan Jezus razem z uczniami, kiedy znalazł się w ogrodzie, straż się na nich rzuciła i Piotr wyjął miecz, żeby tak zbrojnie zawalczyć o to, żeby ta straż Jezusowi krzywdy nie zrobiła. I wtedy Jezus, mówiąc, schowaj ten miecz, kto mieczem walczy, od miecza ginie, wypowiada takie słowa: Czy nie myślisz, że nie mógłbym prosić mojego Ojca, żeby wysłał mi tutaj 12 zastępów aniołów? I to słowo, czy myślisz, że nie mógłbym prosić? Tam chyba dokładnie tak jest w tłumaczeniu, z którego korzystam. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić mojego Ojca? I po czołówce powiem wam, co świeżego i takiego nowego zobaczyłem w tym tekście. Wiecie, w tym pytaniu Jezusa, czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca, żeby zaraz mi tutaj wysłał zastępy aniołów, całe oddziały, które rozwiązałyby tę sytuację, jest taka myśl, którą sobie zanotowałem. W ogóle radzę wam robić takie sobie notatki, jeżeli czytacie Biblię, bo to potem niektóre myśli nam umykają. A ja sobie zanotowałem, czy myślisz, że nie dałoby się tego rozwiązać inaczej? Jest wiele rzeczy, które dla nas są niekorzystne i Bóg nie rozwiązuje ich tak, jakbyśmy chcieli. I wtedy pojawia się to pytanie, czy myślisz, że naprawdę Bóg nie mógłby tego rozwiązać? A jeśli mógłby to rozwiązać inaczej, a tego nie robi, to może to ma tak zostać. Czyli skoro Bóg nie rozwiązuje czegoś przemocowo, to może to ma zostać nierozwiązane. Skoro Bóg nie usuwa pewnego rodzaju zła przemocowo, bo przecież mógłby Jezus prosić o 12 oddziałów aniołów, które usunęłyby tą straż świątynną i nie zostałby po niej ślad, ale skoro Bóg tego zła, które za chwilę ma się wydarzyć, nie usuwa przemocowo, to może to zło ma zostać nieusunięte. To jest trudne, ale jest wiele sytuacji w naszym życiu, o których moglibyśmy powiedzieć, czy Bóg naprawdę nie mógłby tego rozwiązać, ale skoro tego nie rozwiązuje, nazwijmy to przemocowo, nie rozwiązuje tego wbrew ludziom, którzy to zło czynią. Nie rozwiązuje tego, wysyłając swoje wojska przeciw tym ludziom, to może te problemy mają jakiś sens w Bożym planie. W tej sytuacji bez wątpienia widzimy, prawda, że to aresztowanie Jezusa prowadzi do ukrzyżowania, ukrzyżowanie, śmierć prowadzą do zmartwychwstania i objawienia się Bożej woli. Natomiast Piotr nie mógł tego zobaczyć. Czy myślisz, że nie mógłbym tego rozwiązać? Ale skoro nie robię tego, to widać, to ma być nierozwiązane. To tak ma być. Jest wiele sytuacji, w których nie dostrzegamy Bożej woli. Ale wtedy warto sobie zadać pytanie, czy myślę, że Bóg mógłby to rozwiązać? Oczywiście, że mógłby. Ale skoro tego nie rozwiązuje, to może z jakiegoś powodu chce, żeby to było nierozwiązane. Jeżeli jest zło i teraz czy myślisz, że nie mógłby Bóg tego usunąć? No oczywiście, żeby mógł. A więc skoro nie usuwa, to ono ma może zostać nieusunięte. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. W tej sytuacji, którą przywołuje nam Ewangelista Mateusz, bo ten fragment czytałem z Ewangelii Mateusza, bez wątpienia wiemy, że Bóg może to rozwiązać przemocowo, posyłając oddziały swoich aniołów, a jednak tego nie robi, bo to ma sens. Więc zostawiam was z tą myślą i sobie myślę, jeżeli Bóg czegoś nie usuwa przemocowo, to może to ma zostać nieusunięte. Jeśli Bóg czegoś nie rozwiązuje siłowo, to może to ma zostać nierozwiązane. Przynajmniej w ten sposób. Bo na końcu tej historii tak Bóg ze wszystkiego zła wyprowadza dobro i w tym jest nasza największa i ostateczna nadzieja. Dzięki. O, zostało mi jeszcze 15 sekund. To poproszę was, subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych 5-minutówek. Piszcie komentarze, udostępniajcie. Tylko w ten sposób możemy to, co uważamy, że jest najpiękniejsze i najważniejsze, czyli Ewangelia, czynić widocznym w sieci. Do zobaczenia w kolejnej 5-minutówce.